Jeśli zastanawiacie się Państwo, jak często należy się myć, odpowiedź nie jest prosta, bo oczywiście z punktu widzenia higieny należy się myć 2 razy dziennie, rano, wieczorem. O przykrych zapachach w tramwajach, autobusach wszyscy pewnie wiedzą aż nadto. Natomiast z punktu widzenia układu odpornościowego, jego pracy, jego sprawności, wcale nie jest odpowiedź na to pytanie taka oczywista, ponieważ z najnowszych badań wynika, że układ odpornościowy, żeby był silny i sprawnie działał, potrzebuje kontaktu z możliwie jak największą liczbą różnorodnych bakterii, wirusów, grzybów. Dzięki temu uczy się, co jest dobre dla naszego organizmu, a co jest naszym agresorem i jak przeciwstawić się w sytuacji, jak zadziałać, jak obronić się przed atakiem tych mikrobów, które są dla nas niebezpieczne. Zauważono, że osoby, które tak mają kontakt, które na przykład dzieciaki, które żyją na fermach, które mają kontakt ze zwierzętami, które nieustannie bawią się w piaskownicy ze swoimi rówieśnikami, są dużo zdrowsze niż te dzieci, które są chuchane, pieszczone, izolowane od zwierząt i rówieśników. Także mówiąc w najkrócej, jeśli chcecie być zdrowi, jeśli chcecie, żeby wasze dziecko było silne i nie chorowało na przykład na astmę, alergię czy nowotwory, dajcie im odrobinę swobody, bo brudne dziecko to szczęśliwe, ale także zdrowsze.